Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych podsumowało projekt Partnerstwo dla Częstochowy realizowany przez miasto i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym jest ten program? W jaki sposób wspiera działające w mieście organizacje pozarządowe pomagające najuboższym mieszkańcom Częstochowy? Na te pytania odpowie nasz gość Robert Kępa, pełnomocnik prezydenta miasta Częstochowy do spraw organizacji pozarządowych. Jacek Tolewski, zapraszam na program Wokół Częstochowy. Jedną z organizacji zaangażowanych w projekt Partnerstwo dla Częstochowy jest Fundacja Chrześcijańska Dullam, która prowadzi jadłodajnie, świetlice dla dzieci i hostel. Jednym z podopiecznych fundacji jest pan Bogusław, który jeszcze do niedawna miał problemy alkoholowe. Teraz zaczął życie od nowa. Znalazłem się tutaj z przyczyn, no takich jak się znalazłem, po prostu zniszczyłem swoje życie przez wódkę. Wódka doprowadziła do tego, że się tu po prostu znalazłem i odbudowywuję się tu. Znaczy się swój organizm odbudowuje, wszystko po kolei od fundamentów. W hostelu przebywa obecnie 13 mężczyzn, którzy trafili tu z różnych powodów. Mam dach nad głową, bo wcześniej to mieszkałem pod mostem, i mam wyżywienie, no i odzianie mam, no nie, to wszystko mam tutaj. Bardzo, bardzo dobre są warunki, no, że można się wykąpać tamten. Fundacja Chrześcijańska Dullam prowadzi swoją działalność nie bez problemów od wielu lat. Jak twierdzi jej szefowa Elżbieta Ferenc, udział w Partnerstwie dla Częstochowy daje jej podopiecznym poczucie bezpieczeństwa. To chyba najważniejsza rzecz to jest to, że nie jesteśmy sami. Że przy wszystkich problemach, jakie napotykamy na co dzień, to są z nami koledzy, koleżanki, a to co jest najistotniejsze to jest i samorząd. Mamy również urzędników, z którymi mówimy tym samym językiem. Projekt Partnerstwo dla Częstochowy powstał jako odpowiedź na problemy, jakie od lat zgłaszały częstochowskie organizacje pozarządowe. W ramach projektu Partnerstwo dla Częstochowy przeprowadzony zostanie cykl szkoleń dla pracowników organizacji pozarządowych. Ich uzupełnieniem będą usługi doradcze adresowane do fundacji i stowarzyszeń. Ważnym elementem projektu będzie promocja częstochowskich organizacji poprzez konferencje upowszechniające dobre praktyki z obszaru ekonomii społecznej. Pan Robert Kępa, pełnomocnik prezydenta miasta Częstochowy do spraw organizacji pozarządowych, jest gościem w naszym studiu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Na czym polega projekt Partnerstwa dla Częstochowy? Projekt Partnerstwo dla Częstochowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest adresowany do organizacji pozarządowych, które na terenie miasta Częstochowy działają w obszarze ekonomii społecznej, czyli starają się pomagać osobom wykluczonym poprzez ich aktywizację na rynku, aktywizację społeczną. W ramach tego projektu zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla liderów tego typu organizacji. Prowadziliśmy też bieżące doradztwo dla osób działających w organizacjach pozarządowych, doradztwo w zakresie prawa, jak również w zakresie księgowości. Chcieliśmy pomóc tym organizacjom, które nie posiadają własnych środków, aby w pewnych trudnościach i problemach, które je spotykają, wynająć profesjonalne biuro rachunkowe albo prawnika. Te usługi były nieodpłatne i każda z organizacji, która chciała z tej możliwości skorzystać, mogła to zrobić. W ramach projektu Partnerstwo dla Częstochowy promowaliśmy sektor organizacji pozarządowych w naszym mieście. Jest tak, że bardzo wiele osób nie kojarzy, czym są organizacje pozarządowe, czym się zajmują. Chcieliśmy, aby poprzez imprezy otwarte, jak na przykład prezentacja organizacji pozarządowych podczas Dni Częstochowy, konferencje promujące tematykę ekonomii społecznej, czy wydawany biuletyn, żeby wiedza o organizacjach była przybliżona mieszkańcom naszego miasta. To zatem czym są organizacje pozarządowe? Organizacje pozarządowe są to grupy osób, które stowarzyszają się po to, aby rozwiązywać jakiś ważny problem, aby rozwiązywać problem, który jest lokalnie. I w naszym mieście działa 647 tego typu organizacji. Zdecydowana większość organizacji zajmuje się tematyką sportu i pomocą społeczną. W ramach naszego projektu działania zaadresowaliśmy przede wszystkim do tych organizacji pomocowych, ponieważ to one mają ten najbliższy dostęp, najbliższy kontakt z osobami, które są w trudnej sytuacji, którym chcą pomagać. Które częstochowskie organizacje wzięły udział w projekcie i jak wyglądała ta współpraca? W projekcie wzięło udział ponad 60
organizacji pozarządowych. Natomiast w tej głównej części projektu dotyczącej przygotowania liderów organizacji do prowadzenia działań w obszarze ekonomii społecznej wzięło udział 15 osób z 8 organizacji pozarządowych i mieliśmy tutaj organizacje, które są liderowskie na tym rynku, takie jak Stowarzyszenie Agape, jak Akcja Katolicka, jak Stowarzyszenie Pomocy Osobom z upośledzeniem umysłowym. Tych organizacji było sporo. Te organizacje mają też plany i ambicje, aby podejmować nowatorskie działania na rzecz pomocy osobom właśnie w trudnej sytuacji, które nie mogą się odnaleźć na przykład na rynku pracy lub niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa im te działania po prostu uniemożliwia. Projekt został niedawno podsumowany. Jakie są jego efekty? Efektem tego projektu jest to, że chcemy działać w obszarze ekonomii społecznej i szczególnie w animowaniu powstawania spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie socjalne są na pograniczu organizacji pozarządowej i firmy. Dochód generowany w takim przedsiębiorstwie, jakim jest spółdzielnia socjalna, musi być przeznaczany na działalność statutową, na rozwijanie ludzi, którzy tą spółdzielnię tworzą, a w Częstochowie funkcjonuje w tym momencie tylko jedna spółdzielnia socjalna, więc naszym zadaniem jest to, i to zgodnie potwierdzili uczestnicy projektu, aby takich spółdzielni w Częstochowie przybywało. Od listopada rozpoczynamy kolejną edycję projektu Partnerstwo dla Częstochowy i tam przewidziane są działania właśnie adresowane do osób, które są podopiecznymi tych naszych organizacji. Te osoby będą się powoli przygotowywać do tego, aby takie spółdzielnie socjalne na terenie naszego miasta zakładać. Jakie są oczekiwania organizacji pozarządowych? Oczekiwania organizacji pozarządowych to przede wszystkim podnoszenie swoich kwalifikacji. Organizacje pozarządowe muszą się odnajdywać cały czas na rynku pozarządowym. Jest szereg nowych możliwości pozyskiwania funduszy. Zmienia się też prawo i organizacje muszą być na bieżąco z tymi zmianami. Kolejne oczekiwania to to, aby pojawiały się nowe zadania publiczne zlecane organizacjom przez lokalny samorząd. I połowa września jest czasem, kiedy wspólnie z organizacjami dyskutujemy na temat rocznego programu współpracy Samorządu Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi, który reguluje właśnie temat zadań, które w nadchodzącym roku 2010 lokalny samorząd chce powierzać organizacjom pozarządowym i ta dyskusja jest szereg nowych pomysłów, które w takim programie będą musiały się znaleźć. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był pan Robert Kępa, pełnomocnik prezydenta do spraw organizacji pozarządowych. Państwa zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. Już wiadomo, referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrona odbędzie się 15 listopada. Żeby wynik był wiążący, ważne głosy musi oddać 30 788 osób, czyli 3/5 uczestników drugiej tury wyborów prezydenckich w 2006 roku. Z wnioskiem o referendum wystąpiło Obywatelskie Stowarzyszenie Przyjaciół Częstochowy, które od 2 miesięcy prowadziło zbiórkę podpisów w tej sprawie. Po zweryfikowaniu okazało się, że zebrano ich ponad 31 tysięcy, czyli znacznie więcej od wymaganej liczby ponad 19 tysięcy. Tymczasem radni klubu Lewicy złożyli projekt stanowiska, w którym zaapelowali do prezydenta, by ten sam zrezygnował z funkcji. Prezydent Wrona twierdzi, że jedna grupa osób w imię partykularnych interesów próbuje narzucić miastu swoje zdanie, a zgodnie z zasadami demokracji mieszkańcy miasta wyrażą je podczas referendum. Prezydenta bronią radni klubu Wspólnota. Petycję z poparciem dla Tadeusza Wrony podpisali też uczestnicy Światowego Kongresu Częstochowy. To brzmi niemal niewiarygodnie, ale będzie rozbiórka północnej nitki niedawno odrestaurowanej 3 Alei Najświętszej Marii Panny. Taką decyzję podjął Miejski Zarząd Dróg. Powód: fatalny stan nawierzchni i odpadająca miejscami kostka. Bruk prawdopodobnie trzeba będzie zdjąć i położyć go na nowo. Remontująca aleję firma zapewniała, że wszelkie prace zostaną przeprowadzone solidnie, a nawierzchnia przetrwa długie lata. Tymczasem okazuje się, że nie wytrzymała nawet 2 lat. MZD już przekazał nierzetelnemu wykonawcy ultimatum. Według niego prace mają się rozpocząć 28 września. Tymczasem może się pojawić problem. Firma Rockwood, wykonawca, nie odbiera telefonów ani listów.
Do powszechnego obiegu trafiła nowa dwuzłotówka z wizerunkiem Jasnej Góry. To pierwsza moneta z nowej serii Narodowego Banku Polskiego Miasta Polskie. Monetę wybito ze stopu Nordic Gold, ma 27 mm średnicy i waży nieco ponad 8 gramów. Autorem częstochowskiego rewersu jest Andrzej Nowakowski. Ledwie się pojawiła, a już przed miejscem Centrum Informacji, gdzie można ją było nabyć, pojawiły się kolejki. Częstochowianom nowa moneta się podoba, a większość nabywców deklaruje, że nie trafi ona do portfeli, ale za to do kolekcjonerskich klaserów. Prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek, który w Częstochowie uroczyście zaprezentował nową monetę, zapewnia, że nowa seria nie będzie mniejsza niż poprzednia, historyczne miasta Polski, czyli już wkrótce pojawi się około 30 monet z wizerunkami miast. Częstochowską złotówkę Mennica Polska wybiła w nakładzie 1 100 000 egzemplarzy. Politechnika Częstochowska obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia istnienia. W ciągu tych lat mury uczelni opuściło ponad 50 tysięcy absolwentów. W październiku 1949 roku na Wydziale Mechanicznym, jedynym wówczas Wydziale Szkoły Inżynierskiej, rozpoczęło studia 161 osób, w tym jedna kobieta. W latach 50. powstały pierwsze obiekty Politechniki, w tym pomieszczenia Wydziału Budowy Maszyn. Uczelnie wraz z nowymi wydziałami rozbudowano w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Obecnie Politechnika Częstochowska posiada 6 wydziałów i kształci ponad 17 tysięcy studentów na 17 kierunkach i ponad 90 specjalizacjach. Aktualnie na uczelni pracuje 47 profesorów tytularnych, 98 profesorów uczelnianych, 485 doktorów i 155 magistrów. Coraz częściej we wszelkiego rodzaju akcje charytatywne włączają się ludzie znani i cenieni. Bokser Marcin Najman już po raz 8 zorganizował charytatywny mecz piłki nożnej Bokserzy kontra Żużlowcy, podczas którego zbierano pieniądze m.in. dla Mateusza Ociepy. Pomysł organizowania meczy charytatywnych pomiędzy bokserami a żużlowcami zrodził się w 2003 roku. Wtedy jedyny częstochowski zawodowy bokser Marcin Najman postanowił taką imprezą wesprzeć częstochowskie hospicjum. Rywalizacja żużlowców i bokserów okazała się sukcesem i od tamtej pory odbywa się cyklicznie, gromadząc gwiazdy telewizji i sportu. Jerzy Kulej bywa tu co rok. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym turnieju. Rokrocznie przyjeżdżam. Fajnie, że są jeszcze tacy ludzie, że jest takie zainteresowanie, że jest tylu chętnych, bo to jest charytatywna impreza, że przyjeżdżają redaktor Milewski z Polsatu, no wspaniali ludzie, Miss Polonie, no to są rzeczy, które jeszcze naprawdę godne podziwu, bo w tej chwili jest takie tempo życia, że rzadko mamy czas na to, żeby jeszcze społecznie się gdzieś udzielać. Ale to jest fajne, że właśnie w tym moim mieście mam takich fajnych młodszych kolegów, którzy w ten sposób jeszcze podchodzą do życia i wykorzystują sport, żeby właśnie tak, właśnie pobawić się w tę działalność charytatywną. Impreza organizowana przez Marcina Najmana sprowadza sportowców z odległych klubów. Chętnie przyjeżdżam do tego miasta, mam miłe wspomnienia a w szczególności są to turnieje czy jakieś tam imprezy charytatywne, więc jak najbardziej biorę w tym udział. Tym razem nie zabrakło też aktorów, którzy wsparli drużynę najpiękniejszych Polek. Słuchaj, tak jak widzisz, zawsze się staram być na takich imprezach, jeżeli dostanę zaproszenie, na pewno się tam pojawię. I bardzo się cieszę, że coraz więcej takich imprez jest zorganizowanych w Polsce. Cały czas jeszcze za mało. Podczas tegorocznych zmagań sportowców zorganizowano licytację i pokaz ratownictwa medycznego. Jesteśmy tutaj, żeby promować to, na czym wszystkim zależy, czyli nasze bezpieczeństwo. Chcemy po prostu uczyć dorosłych dzieci, jak udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, gdyż w takim stanie każdy z nas się może kiedyś znaleźć. To, czym się zajmujemy, to generalnie pierwsza pomoc. Udzielanie, nauka udzielania pierwszej pomocy. Jest to w tej chwili tak naprawdę kluczowy element systemu ratownictwa w Polsce, który to system jest budowany. Dlatego tak naprawdę wiele przed nami pracy, ponieważ do przeszkolenia jest całe społeczeństwo. I próbujemy przez inicjatywy takie jak ta właśnie docierać troszeczkę do świadomości, uświadamiać ludziom potrzebę tego i konieczność posiadania tych umiejętności. Mecz zakończył się miażdżącym zwycięstwem żużlowców, którzy pokonali bokserów aż 10-2, ale nie to liczyło się najbardziej. Po raz kolejny się udało zrobić coś dobrego, po raz kolejny pomożemy tym, którzy tego potrzebują. Także to jest najważniejsze. Podczas imprezy zebrano blisko 5,5 tysiąca złotych. Pieniądze zostaną przekazane na leczenie dwóch chorych chłopców, Mateusza z Częstochowy i Łukasza z Warszawy. Wesprą także konta m.in. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Fundacji Dar dla Najmniejszych.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu wokół Częstochowy. Powtórkę programu możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej www.tvnt.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.